Down for one night, like I got three strikes. Call me, hey, call me, call me, call me, call me. Cześć, jestem Kasiulcia i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gwiazd w The Sims 4. Wracamy po dość długiej przerwie. Odcinki może nie będą jakoś tak super regularne co tydzień, no ale postaram się przynajmniej raz w miesiącu taki odcinek właśnie Gwiazd w The Sims 4 dla Was wrzucić. Dzisiaj zajmiemy się Kylie Jenner. No i powiem Wam, że miałam ogromny problem znowu wybrać osobę do odcinka, gwiazdy do odcinka, ponieważ no te komentarze pod ostatnim, mimo że było ich prawie 1000, to naprawdę nie było takiego komentarza z przeważającą ilością lajków. Najwięcej to chyba było około 600, co na przykład w poprzednich odcinkach było parę tysięcy, więc no, nie głosujecie na komentarze, ja nie wiem kogo wybrać. No właśnie, to jest ten problem. No i komentarz, który miał właśnie tam 600 lajków, była w nim napisana właśnie Kylie Jenner i chyba jak ona, Kardashianowa, Kim Kardashian. No ale pierwsza była Kylie Jenner, więc wybrałam ją. No i słuchajcie, nie wiem, czy chcecie Kim w następnym odcinku, czy nie. No piszcie w komentarzach, kogo chcecie. W każdym razie Kim i Kylie to chyba jest rodzina. One są siostrami przyrodnimi, czy coś takiego. Wybaczcie mi, ja naprawdę się kompletnie nie znam na Kylie Jenner. Ja wiem tylko, że ona ma super świetne, mega, mega kosmetyki, które kocham, chociaż nie mam osobiście żadnego, ale uwielbiam oglądać na YouTubie jakieś, nie wiem, przeglądy z tymi kosmetykami, jakieś słocze, nie słocze, no cud miód te pomadki w ogóle, no cud miód, jak już mówiłam. Także poza tym jako o sobie nie wiem kompletnie nic, więc dla mnie to była nowość. Znaczy wiedziałam, jak wygląda mniej więcej, bo wiadomo, no wiesz, nie da się jakby nie zauważyć takiej gwiazdy, żyjąc w świecie internetu, więc wiedziałam mniej więcej, że jest Kylie Jenner, ale nigdy się jej jakoś taką nie przyglądałam, dlatego też miałam utrudnione zadanie. Przeglądając internet, zdjęcia, nie zdjęcia, no mniej więcej już tutaj wybrałam sobie, jaką chciałabym, z jakiego zdjęcia chciałabym stworzyć twarz i tak dalej. Jednak też, jak widzieliście tutaj po przeglądaniu zdjęcia, ona miała bardzo wiele oblicz swoich, miała i blond włosy, i niebieskie, i brązowe, i czarne, jednak chyba w większości są to długie czarne włosy, no i też takie będę chciała tutaj stworzyć. Powiem Wam szczerze, że teraz już, bo ja już mam ją stworzoną, teraz po jakby sprawdzając te 3 odcinki, znaczy 2 odcinki, które były i ta trzecia, gwiazda, to było największe wyzwanie, najtrudniej było mi ją stworzyć, bardzo dużo czasu mi to zajęło i właśnie taki jest tutaj problem. Ale dobra, kochani, żadnych teledysków tutaj kawałku Wam nie pokazuję ani co, bo ona nie jest gwiazdą muzyki, nie ma za bardzo wideo z nią, chociaż ona brała udział w tym reality show, ale też bez sensu chyba wycinać takie kawałki, więc po prostu przejdziemy teraz może już do tworzenia Kylie Jenner w The Sims 4. Zobaczcie, jak mi poszło.
No i jesteśmy z powrotem z naszą Kylie Jenner. Widzicie ją na razie w okularach, ponieważ pierwszy strój właśnie dała mi takie duże, duże, ciemne okulary. Za chwilę je zdejmiemy, zobaczycie, jak wyglądają oczy. Chciałabym jeszcze tylko napomknąć, że to, co widzieliście przed chwilą na speedzie, a to, co widzicie teraz, to bardzo się różnią te dwie postacie z tego względu, że bardzo ciężko było mi stworzyć twarz. To było niesamowite, ciężkie wyzwanie i tak nie jestem zadowolona. Uważam, że mi nie poszło. Natomiast bardziej zbliżone już chyba nie umiałam. Po prostu ja. Da się na pewno, ale ja nie umiałam, więc dałam z siebie wszystko. I dlaczego ona się tak różni? Ponieważ non-stop minimalizowałam Simsy, maksymalizowałam program graficzny i wklejałam tam twarz tej Simki. I patrzyłam obok, co jeszcze poszerzyć, co jeszcze powiększyć i tak dalej. Gdzie co zmniejszyć, gdzie podciągnąć. Także non-stop było minimalizowanie, maksymalizowanie, minimalizowanie, maksymalizowanie. I tak w kółko, i tak w kółko. Plus jeszcze w międzyczasie non-stop wysyłałam zdjęcia dla moich moderatorek, które oczywiście serdecznie pozdrawiam z tego miejsca i które mi mówiły, nie Kasia, tutaj powiększ, tu pomniejsz, tu coś zrób, tu coś zrób. Także wspólnymi siłami w końcu osiągnęłyśmy taki efekt. Pierwszy strój wygląda w ten sposób. No i właśnie jedna z moich moderatorek, Madzia, jest obserwatorką na snapie Kylie Jenner. No i powiedziała, że te stroje są w punkt. Także ja nie wiem, ale skoro Madzia powiedziała, że są tak, jak Kylie nosi, no to wierzmy dla Madzi i możecie też oczywiście powiedzieć, czy faktycznie Kylie tak się ubiera. Ja tak bardziej jakby intuicyjnie ją ubierałam, jak ja uważam, że ona by się ubierała i z tego, co widziałam na zdjęciach, więc no mówię, jak coś, to wyprowadźcie mnie z błędu. Więc pierwszy strój codzienny wygląda właśnie tak, bardziej na sportowo, ale z elementami eleganckimi, jak na przykład złote bransoletki, długie paznokcie. No i przed czas, żeby zobaczyć właśnie te oczy, bo ja tutaj jej dałam duże okulary, więc może zamiast okularów walnijmy sobie teraz rzęsy i tak wygląda właśnie twarz naszej Kylie. Zawsze nie wiem, czy się mówi Kylie Jenner, czy Kylie Jenner, czy Kylie Jenner, czy Kyle Jenner. Chyba Kylie, tak mi się wydaje, że Kylie. Więc tak, strój codzienny, tylko właśnie ja bym wolała, żeby ona tutaj była z tymi okularami, wiecie, takie między paparazzi gdzieś tam przemykać. Strój następny to jest strój oficjalny. Zdecydowałam się na taki nude właśnie kombinezon. Wydaje mi się, że ona lubi kolor nude z tego, co zaobserwowałam. I jeśli mam być szczera, teraz jeszcze jak montowałam ten film, no to wydaje mi się, że troszeczkę większe tutaj powinniśmy jej dać piersi. O, myślę, że coś takiego i może troszeczkę większe biodra. Też dajcie mi znać, czy też tak sądzicie. Bo wydaje mi się, że ona właśnie ten tyłek to powinna mieć taki dość bardziej wydatny. O, także teraz bym jeszcze tak to podciągnęła. Okej, kochani, pierwszy, znaczy oficjalny, przepraszam, strój wygląda tak, z bliska dużo rozświetlacza, no ale ona nie maluje się jakoś tak mega mocno z tego, co zauważyłam. Usta zawsze ma w kolorze nude albo ciemnym, no i na oczach delikatny cień może jest gdzieś tam, ale na co dzień na pewno nie ma nawet żadnego cienia, tam ewentualnie jakiś może cielisty. Dobra, strój sportowy, kombinezon, boże, zestaw od Nike, butki też, czapeczka chyba jest od Adidasa, czy tam od Nike, zaraz zobaczymy, od Adidasa, no i też ma okulary przeciwsłoneczne, o, jakby chciała jakiś jogging uskuteczniać. Następnie mamy do spania, znowu taki kombinezon, zestaw bardziej od Calvina Kleina tym razem, kapcie, w które wchodzi jej trochę tutaj tekstury, ale okej, uznajmy, że tak musi być, bo to są takie bardziej chyba modne lacie, tak mi się wydaje, Tumblr style, więc tutaj je umieściłam. No i z bliska tutaj też nic nie ma, tylko są rzęsy, no wiadomo, ona pewnie ma rzęsy jeden do jednego, w sensie takie, wiecie, trwałe, że tak powiem, więc tutaj też ma rzęsy, no i usta ma cieliste. Na imprezkę, na jakiś, nie wiem, czerwony dywan, gdzie tam ona chodzi, mamy taki strój i wydaje mi się, że to jest właśnie dokładnie to, co Kylie miała na jakiejś swojej imprezie, że to jest po prostu mod inspirowany Kylie. Ja go ściągnęłam już bardzo, bardzo dawno temu, ale wydaje mi się, że ona mogła gdzieś tak się ubrać. Także mamy taką siatkową bluzeczkę, stanik widoczny, do tego mamy skórzane spodnie, nude szpileczki, ciemną tym razem pomadkę, oczywiście twarz oświetloną na zabój i delikatnie tutaj, dobra, mocno podkreślone oczy. Tak wygląda strój imprezowy. Przejdźmy teraz do ostatniego, jakim jest strój do pływania i mamy znowuż taki kombinezon. Co ja dzisiaj jestem kombinezonem? Hello, weźcie mnie w łeb. Nie kombinezon, po prostu jednoczęściowy strój, ale właściwie nie do końca jednoczęściowo, jednoczęściowo dwuczęściowy, no bo wiecie, z tyłu na przykład wygląda jak dwuczęściowy, no ale jednak z przodu jest połączony. No, coś takiego innego, także tak, tak tutaj wygląda nasza Kylie w stroju właśnie do pływania.
ubrania, ma takie delikatnie różowawe, brudny róż usta, no i wielkie, wielkie okulary. No dobre, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca z tą właśnie postacią. Nie powiem, było ciężko, czy jest podobna, to wy już musicie ocenić. No ja, okej, no jestem jako tako zadowolona, ale nie hejtujcie mnie jakoś mocno, bo po Justinie Bieberze to jak tam hejt poleciał na biedną Kasię Lindrę. No nie umiem tworzyć aż tak bardzo na wzór, także mam nadzieję, że chociaż trochę jest ta Kylie podobna do siebie. Kochani, teraz zobaczycie oczywiście na sam koniec jeszcze zdjęcia, takie pozowane z naszą Kylie, a ja z tego miejsca bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, by propozycje swoich gwiazd zostawiać koniecznie na dole i lajkować te komentarze, tak? Czyli jeśli na przykład myślisz, że chcesz Kim Kardashian, to zjedź i zobacz, czy już jest Kim Kardashian i polajkuj koma, żeby tam, wiecie, łatwiej było mi wybrać po prostu kto do następnego odcinka. Następny odcinek pojawi się prawdopodobnie za może 2-3 tygodnie maksymalnie na kanale. Życzę Wam tymczasem miłego wieczoru, miłego dnia, zależnie od tego, kiedy mnie oglądacie. Trzymajcie ciepło i do następnego.